Szanowni, chciałbym, żebyśmy dzisiaj y, przypomnieli sobie, czy też zajęli się wzorami skróconego mnożenia, y, przynajmniej tymi najprostszymi. Y, no a potem zobaczymy, że to nas zaprowadzi w bardzo interesujący zakątek, jeśli chodzi o matematykę. No więc y, już w zeszłym roku zajmowaliśmy się Wzorem na różnicę kwadratów. I pokazaliśmy, że ta różnica kwadratów. Mamy sobie dwie liczby podniesione do kwadratu i różnicę tych kwadratów. To jest to samo, co różnica tych dwóch liczb razy suma tych dwóch liczb. No i jak to się dowodzi? No po prostu trzeba konkretnie wyliczyć. Yy, mamy <coughs> prawą stronę, która jest równa kwadrat minus b kwadrat. No, a żeby, czy lewą stronę, która jest równa a kwadrat minus b kwadrat, tutaj w zasadzie powinniśmy zamienić tą lewą stronę na prawą. To jest błąd w notacji. O tak, teraz będzie lepiej. Yy, prawa strona, no to jest. Nie, dobrze było, przepraszam prawa a tu lewa. Wszystko było dobrze. prawa strona, no to jest otwieramy te nawiasy. No i pierwszy wyraz z pierwszego nawiasu razy pierwszy wyraz z drugiego nawiasu to jest a do kwadratu, a razy a. Pierwszy wyraz z pierwszego nawiasu razy drugi wyraz z drugiego nawiasu to jest a razy b. Drugi wyraz z pierwszego nawiasu razy pierwszy wyraz z drugiego nawiasu, no to jest minus b razy a, czyli minus ba, tak? No i drugi wyraz z drugiego nawiasu razy drugi wyraz z pierwszego nawiasu to jest minus b razy b, czyli minus b kwadrat. No, a to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli to co jest po lewej stronie zgadza się. No i y, ważne pozostałe wzory, o których chcę powiedzieć, to są wzory na kwadrat sumy i kwadrat różnicy. Jak mamy a plus b do kwadratu, do, to jest a plus B razy A plus B. No i otwieramy te nawiasy. I znowu pierwszy wyraz z pierwszego nawiasu razy pierwszy wyraz z drugiego to jest A do kwadratu. Pierwszy wyraz z pierwszego nawiasu razy pierwszy wyraz z. Drugi wyraz z drugiego to jest A razy B. Drugi wyraz z pierwszego nawiasu razy pierwszy wyraz z drugiego to jest BA. No i drugi wyraz z drugi, pierwszego nawiasu razy drugi wyraz z drugiego nawiasu to jest b kwadrat. Mnożenie jest przemienne, więc a b równa się b, a więc tutaj będzie dwa razy a razy b. No i ten wzór słowami opisujemy w ten sposób, że a plus b do kwadratu kwadrat sumy to jest kwadrat pierwszego składnika. Dodać podwojony iloczyn pierwszego składnika przez drugi, dodać kwadrat drugiego składnika. No i też możemy. Zobaczyć, co to jest A minus B do kwadratu. No ale zamiast to tak mozolnie wyliczać, to możemy sobie tutaj po prostu zauważyć, że to znaczy, że trzeba wykorzystać wzór na sumę, na kwadrat sumy w ten sposób że podstawić zamiast B minus B. No to tak, w A kwadrat nie ma wyrazu b, więc tu się nic nie zmieni. Tu, gdzie było 2ab, to będzie 2a razy minus B, no bo tam, gdzie tutaj było B, to tu musi być minus B. A tam, gdzie było b kwadrat, to będzie minus b do kwadratu. No ale co to znaczy 2a razy minus b? To jest 2a razy minus 1 razy b. Ten minus 1 można puścić tutaj do przodu i zrobi się z tego minus 2ab. A minus b do kwadratu to jest minus b razy minus b. Dwa minusy się skrócą i to będzie także b kwadrat. Więc tym razem a minus b do kwadratu to jest kwadrat pierwszego składnika. Minus podwojony iloczyn pierwszego składnika przez drugi, jeżeli teraz b uważamy za ten drugi składnik, a nie minus b, no i plus b do kwadratu. No i mamy taki wzór, i to prowadzi nas, wykorzystanie tego wzoru prowadzi nas do interesujących bardzo wniosków. Mianowicie nierówność Kosiego. Tu mamy pana Kosiego. Wybitnego matematyka, który działał w XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku we Francji. Mnóstwo rzeczy w matematyce związane jest z jego nazwiskiem. Był niesłychanie sprawnym, można powiedzieć, no, bardzo sprawnie używał algebry i, 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 i rozwijał metody. Oparte na algebrze Jest też jednym z twórców analizy matematycznej współczesnej, ale pewnych rzeczy nie rozumiał. Kiedyś by na jego drodze stanął Ewarysta Galoa, Bardzo wybitny matematyk, który myślał zupełnie inaczej. Nie tak ilościowo jak Cauchy, tylko bardziej jakościowo i budował bardzo piękne, jakościowe argumenty. Też położył podwaliny pod, pod inną gałąź matematyki, teorię grup, ale Koshi nie rozumiał tych jego prac i po prostu lekceważył je i jej odrzucał. A sam Galua umarł młodo w pojedynku, zginął w pojedynku. Dobrze, wracamy tutaj do tych naszych e, 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 nierówności Kosiego. Bardzo ważna nierówność w matematyce. No, i wyobraźcie sobie, że mamy dwie liczby dodatnie, tylko tyle chcemy o nich założyć. No, jeżeli mamy kwadrat różnicy, to jest to jednak kwadrat pewnej liczby, więc musi być nieujemny. Większy równy 0. No to podstawmy teraz za x pierwiastek z pierwszej z naszych liczb, a za y pierwiastek z drugiej naszych liczb. No to mamy. Wniosek taki, że ten kwadrat różnicy pierwiastka z A i pierwiastka z B jest na pewno nie, nieujemny. No a co to jest? To jest kwadrat pierwszego składnika, pierwiastek z A do kwadratu to jest A, minus podwojony iloczyn pierwszego składnika przez drugi, czyli minus 2 pierwiastek z A razy pierwiastek z B, no i plus kwadrat drugiego składnika, czyli plus B. No, pierwiastek z A razy pierwiastek z B to jest pierwiastek z iloczynu A razy B. No, w związku z tym, jeżeli teraz przeniesiemy to minus 2 pierwiastek z AB na drugą stronę, to dostaniemy taką nierówność, którą po podzieleniu przez 2 można zinterpretować w ten sposób, że średnia arytmetyczna dwóch dowolnych dodatnich liczb a i b jest większa niż pierwiastek z ich iloczynu. To z powodów, które staną się jasne, kiedy Zaczniemy rozmawiać o dźwiękach i o muzyce na fizyce. To okaże się, że to jest średnia harmoniczna, że to się nazywa średnią harmoniczną. W związku z tym, pierwiastek z dwóch liczb to jest ich średnia harmoniczna. W związku z tym, można powiedzieć, że średnia arytmetyczna jest większa lub równa średniej harmonicznej i ta równość zachodzi tylko wtedy, kiedy A równa się B, bo wtedy tu jest 2A przez 2, czyli A, a tu jest pierwiastek za kwadrat, czyli też A. No, i stąd można wyciągnąć bardzo interesujące wnioski. Na przykład taki, że jeżeli a jest pewną liczbą dodatnią, to taka suma a i jej odwrotności musi być większa lub równa 2. No, jak to udowodnić? No, trzeba wykorzystać po prostu to, tę nierówność jego, tylko za b podstawić 1 nad a. Jak podstawimy za b 1 nad a, no to będziemy mieli że A dodać nasze B, tak, czyli 1 nad A to jest, jest większe, równe niż dwa razy iloczyn, pierwiastek z iloczynu A i B, no ale B jest 1 nad A, A razy 1 nad A to jest po prostu jedynka, pierwiastek z jedynki to też jest 1, w związku z tym natychmiast dostajemy, że A plus 1 nad A jest większe, równe od 2, no i na mocy tego, o czym żeśmy mówili, że ta równość zachodzi tylko wtedy, kiedy A jest równe B, to znaczy, że tu równość zachodzi tylko wtedy, jeżeli A jest równe 1. No bo wtedy A i 1 a A są sobie równe. No dobrze, no to teraz rozważmy takie zadanie. Mamy trzy liczby dodatnie. I takie, że ich suma jest równa 1. I trzeba udowodnić, że suma takich ułamków 1 na x dodać 1 na y dodać 1 na z jest większa równa 9 w takim wypadku. No jak do tego podejść? No Można sprawdzić w ten sposób. Tą jedynkę. W każdym z tych liczników zastąpić przez sumę x plus y plus z, to dostaniemy coś takiego. I teraz w takim ułamku to można dzielić po kolei każdy z tych składników sumy. No, x przez x dodać y przez x, dodać z przez x. Tu x przez y dodać y przez y, dodać z przez y. A tu mamy x przez z, dodać y przez z, dodać z przez z. No, x przez x. Y przez Y i Z przez Z to są jedynki, więc to jest 1 plus 1 plus 1. A tu możemy zauważyć zabawną rzecz. No tu mamy Y przez X, a tu mamy X przez Y, więc tu możemy połączyć te dwa składniki. Dodawanie jest przejemne. Tu mamy Z przez X, a tu mamy X przez Z. Też możemy je połączyć. No i tu będziemy mieli. Z przez y, a tu mamy y przez z. To też możemy połączyć. No ale zauważcie, że takie y przez x i x przez y to jest właśnie a plus 1 nad a. Bo jeśli y przez x jest równe a, to 1 nad y przez x, dzielenie przez mianownik odpowiada mnożeniu przez jego odwrotność, to jest x przez y. A zatem można powiedzieć, że na mocy tego faktu, który żeśmy udowodnili troszeczkę powyżej. Każdy z tych elementów. Przepraszam każdy z tych czterech elementów tych czterech sum jest większy równy 2. No, to jest większe równe 2, to jest większe równe 2 i to jest większe równe 2. No to jak każdy z nich zamienimy przez mniejszą liczbę, no to suma też się zmniejszy. Czyli ta suma cała jest większa niż suma, w której każdy z tych trzech wyrażeń tutaj, w tych żółtych prostokątach, zamienimy przez liczbę mniejszą 2. Tak, zgodnie z tym faktem, no to to ile jest? 1 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 2, 6 plus 3, czyli 9. Innymi słowy, udowodniliśmy, że ta lewa strona jest większa, równa prawej stronie i o to nam chodziło. Prawda, że urocze?